W tym nagraniu opowiem co nieco o obróbce skrawaniem. To rodzaj obróbki ubytkowej polegający na usuwaniu poszczególnych warstw z przedmiotu obrabianego. Wyróżniamy obróbkę wiórową, w której powstają wióry, jak wskazuje nazwa, oraz obróbkę sierną, gdzie narzędziem skrawającym są ziarna sierne. Do obróbek wiórowych zaliczamy frezowanie, toczenie i wiercenie, a do obróbek ściernych szlifowanie, polerowanie czy honowanie. Toczenie to metoda wytwarzania, w wyniku której otrzymujemy detale będące bryłami obrotowymi. Podczas obróbki przedmiot obrabiany się obraca, a narzędzie skrawające wykonuje powolne ruchy. Cały proces odbywa się na tokarkach. Przedmiot obrabiany mocuje się we wrzecionie tokarki, które wprawia przedmiot obrabiany w ruch. Narzędziami skrawającymi są tutaj noże tokarskie, które mogą być wykonane ze stali szybkotnącej lub mogą mieć część chwytową, stałą, a wymienne jedynie płytki skrawające, np. z węglików spiekanych. Dobrze mówicie. W przypadku toczenia możemy wyróżnić takie parametry jak głębokość skrawania, czyli to jak mocno ostrze noża tokarskiego wbija się w materiał, czy posuw, czyli to prędkość, z jaką ostrze noża przemieszcza się ruchem względnym wzdłuż osi przedmiotu obrabianego. Parametry te zależą od wielu czynników, takich jak gatunek czy twardość obrabianego materiału, rodzaj, materiał czy kształt ostrza skrawającego. W procesie toczenia zmieniamy nie tylko średnicę wałka. Wykonuje się w ten sposób również podcięcia, fazy, zaokrąglenia i gwinty. Również odcina się wytoczone elementy. Po umieszczeniu wiertła w koniku tokarki możemy wykonywać otwory osiowe, a następnie po umieszczeniu odpowiedniego noża możemy toczyć wymiary wewnętrzne. W tym filmiku pokazuję obróbkę skrawaniem, jak i inne technologie bardzo ogólnikowo. A po co? Zamiast zanudzać szczegółami, pokażę kilka nagrań z obróbki. Wyróżniamy tokarki konwencjonalne, na których to tokarz ustawia wszystkie posuwy, tak by wykonać końcowy detal, oraz tokarki sterowane numerycznie, w których uruchamia się wcześniej napisany program obróbkowy, czyli zbiór instrukcji technologicznych, wedle których ma zostać wykonany gotowy przedmiot. Kręci, kręć, braciono, wicie, tobie wić. Kręci, kręć, braciono, wicie, tobie wić. Kręci, kręć, braciono, wicie, tobie wić. W przypadku frezowania surowy detal jest przycinany do pożądanego kształtu i wymiaru przy pomocy narzędzi obrotowych zamontowanych we wrzecionie frezarki. Przedmiot obrabiany jest nieruchomy, natomiast ruchem obrotowym porusza się narzędzie skrawające. Tak jak w toczeniu, rozróżniamy tutaj konwencjonalne frezarki oraz sterowane numerycznie. Tutaj tak samo frezy mogą być ze stali szybkotnącej lub mieć ostrza z węglików spiekanych. Mamy duże frezy dostarczania płaszczyzn, frezy palcowe, frezy kuliste i inne narzędzia. I tutaj tak samo, zamiast zanudzać teorią, po prostu pokażę kilka nagrań.
W przypadku toczenia czy frezowania należy zaplanować wszystkie niezbędne kroki prowadzące do otrzymania gotowego elementu z przygotówki, czyli walca lub prostopadłościennej kostki. Na podstawie rysunku gotowego elementu technolog ustala wszystkie niezbędne operacje technologiczne, które są niezbędne do otrzymania gotowego elementu. W przypadku obróbki konwencjonalnej frezer czy tokarz ustawia na maszynie odpowiednie posuwy i wybiera odpowiednie narzędzia i parametry skrawania. W przypadku centr obróbkowych operator tworzy od zera na komputerze lub przy panelu obrabiarki program obróbkowy, czyli zbiór instrukcji dla obrabiarki, wedle których ma obrabiać dany detal. Ustala się wszystkie operacje technologiczne i parametry. Następnie wystarczy odpowiednio zabazować przedmiot obrabiany, w magazynku obrabiarki umieścić odpowiednie narzędzia, wcisnąć Enter i włalaszek. Co to jest bazowanie? W wielkim skrócie można sobie wyobrazić, że obrabiarka to rzeźbiarz z zasłoniętymi oczami, któremu trzeba w sposób precyzyjny powiedzieć, gdzie jest blok marmuru do wyrzeźbienia. Za pomocą odpowiednich sond mierzy się detal i wyznacza jego punkty bazowe i początek układów współrzędnych. Dopiero po zabazowaniu detalu można uruchomić odpowiednio napisany program. Wiercenie to najczęściej stosowany sposób wykonywania otworów. Narzędziem stosowanym w wierceniu jest wiertło. Otwory mogą być wykonywane w pojedynczej operacji lub w kilku etapach, kiedy to pozostawia się odpowiedni naddatek materiału do dalszej obróbki. Otwory wykonywane tylko w operacji wiercenia cechują się małą dokładnością wymiarowo-kształtową i dużą chropowatością powierzchni. Gwintowanie to po prostu wykonywanie gwintu w otworze cylindrycznym lub na powierzchni walcowego przedmiotu. Rozróżniamy gwintowniki ręczne oraz mechaniczne do stosowania na obrabiarkach CNC lub tokarkach. Na szybko opowiemy sobie o gwintowaniu ręcznym. Do nacinania gwintów wewnętrznych w otworach służą gwintowniki. Jeżeli chcemy wykonać np. otwór z gwintem M8x1.25, to musimy wcześniej mieć przygotowany otwór walcowy o odpowiedniej średnicy, której wielkość określa nam norma. Gwintowniki oznakowane są wygrawerowanymi kreskami na części chwytnej i służą odpowiednio do obróbki wstępnej, pośredniej i wykańczającej gwintu. Do nacinania gwintów zewnętrznych na walcach służą nam narzynki, na które nakładamy oprawki. Oprawki służą do obracania narzynką po powierzchni gwintowanego wałka. Również rozróżniamy trzy etapy obróbki: wstępną, pośrednią i wykańczającą. Obróbka ścierna. Szlifowanie to sposób obróbki ściernej, polegający na skrawaniu materiałów geometrycznie nieokreślonymi ostrzami o bardzo licznych i przypadkowo rozmieszczonych ziarnach ściernych. Rozróżniamy naturalne materiały ścierne, takie jak diament naturalny, korunt, szmergiel, kwarc, jak i materiały ścierne syntetyczne, takie jak elektrokorunt, węglik krzemu, regularny azotek bromu czy diament syntetyczny. Rozróżniamy szlifierki kłowe, bezkłowe, do otworów i do płaszczyzn. Do szlifowania stosujemy ściernice, osełki ścierne, papiery i taśmy ścierne. W pewnym czasie ściernice wymagają regeneracji i przeprowadzamy wtedy obciąganie. Wykańczanie bardzo dokładnych otworów, np. cylindrów tłukowych, wykonuje się w procesie honowania. Narzędziem stosowanym do gładzenia otworów jest gładzik, czyli głowica wyposażona na obwodzie w pilniki ścierne. Narzędzie wykonuje ruch obrotowy i posuwisto zwrotny. Obróbka elektroerozyjna to rodzaj obróbki, w którym usuwa się część materiału w procesie erozji. Obróbka erozyjna jest stosowana do kształtowania materiałów bardzo trudno skrawalnych oraz nieskrawalnych. Pozwala na otrzymywanie bardzo skomplikowanych kształtów i wykorzystywana jest głównie przy obróbce specjalnych części. Wykonuje się za jej pomocą gniazda do form odlewniczych czy wtryskowych. W lotnictwie technika ta jest wykorzystywana do obróbki łopatek, turbin i sprężarek. W przypadku obróbki elektroerozyjnej mówimy o drążeniu elektroerozyjnym oraz o cięciu elektroerozyjnym.
Tutaj widzimy obróbkę WEDM, czyli wycinanie drutem. No, tak jak pan już powiedział, kogo się mamy bać, a kogo się mamy nie bać. Jak pan już powiedział? Osiągnąć wytrajność, szczyty jak... Dobrze mówicie.